LuxPaw Centrum Ogrodzeń z Morzywołu, znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń. Mnóstwo rodzajów i wzorów. W LuxPawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywoł 36A, Morzywoł, małpa luxpaw.com.pl. Telefon 797-355-341. Zrobię wam to. 23. Marsz po medal. Co to za impreza? Impreza, która organizowana jest po raz 23, troszkę przemodelowana. Od kilkunastu lat jest to Marsz po Medal. Wcześniej był mBank Extreme Marathon, który organizowany był we współpracy z bankiem i z Robertem Korzeniowskim, który firmował swoją twarzą razem ze Sławomirem Lechowskim. Również współorganizowaliśmy to wydarzenie. Było to duże wydarzenie, bo wtedy rzeczywiście do Sielpi zjeżdżało kilkaset osób. Dzisiaj frekwencja jest też dosyć duża. To znaczy, ilu mamy piechurów, skąd oni są? Piechurzy przyjechali do nas z różnych stron. Przyjechali z regionu świętokrzyskiego przede wszystkim, ale również spod Warszawy, z regionu mazowieckiego, małopolskiego i z łódzkiego przede wszystkim. Mamy również na starcie dzisiaj młodzież ze szkoły podstawowej nr 2 w Końskich. Grupa zorganizowana, jak rozumiem. Jedyna grupa zorganizowana. W innych edycjach było tych grup troszkę więcej. Przyjeżdżała do nas również młodzież z Białaczowa, ale w tym roku akurat ich nie ma z nami. To ile łącznie osób wyruszyło? Dziś na starcie mamy blisko 280 uczestników. I jak to jest z tymi trasami tutaj i dystansami? Bo one też są różne z tego, co się orientuję. Tak, trasy mamy 3 do wyboru, ale jest to stała pętla, która była wytyczona w dawnych latach i mamy do wyboru dystans 12,5 km, 25 km i 50 km. Pętla jest rozpięta pomiędzy miejscowościami Sielpia, Niebo i Końskie. Osoby, które wybierają dystans 25 km, wędrują z Sielpi przez Niebo do Końskich, nawracają przez Niebo do Sielpi i tu odbierają sobie medale za ukończony dystans, a te osoby, które wybrały dystans 25, ponownie tą pętlę zaliczają. Tak jak nazwa mówi, jest to marsz po medal, więc głównym akcentem na zakończenie marszu jest otrzymywany medal i dyplom za ukończony dystans.